Blanka, czy ty masz jakieś kompleksy, jeżeli chodzi o swój wygląd zewnętrzny? Kobieto, przede wszystkim, ja mam za duże uda, nie mam bioder, co powoduje, że te uda są jeszcze większe, bo nie mam bioder. Nogi mam takie krótkie, a taki długi tułów. Ja tylko to oszukuję dobrze. Mam wielką głowę, ogromną po prostu, mam wielką twarz, ciągle ją próbuję zmniejszać, ale już się nie da nic z nią zrobić. Mam wstrętne włosy, które są tak proste jak druty, bo ja mam włosy jak azjatyckie. Nienawidzę tych włosów, ogoliłabym się na łyso najchętniej. Co jeszcze? To teraz skupmy się może na pozytywach. No chciałaś kompleksy, no. Ale nie wiedziałam, że aż tyle tutaj usłyszę. Bądźmy realistami, no. Ale na przykład mam wrażenie, że ty masz dystans do tego wszystkiego, bo wiem, że ostatnio nawet twoje stopy były komentowane. A stopy mam akurat bardzo ładne, ja lubię swoje fryteczki. Wiesz co? Ja mam duży dystans, no bo nie mogę już nic na to poradzić. No co mam poradzić na to, że mam takiej długości nogi? No mogę niby zrobić tą operację rozciągającą, ale nie jestem chora na głowę, nie? Więc co mi pozostaje? No tylko się mogę z tego pośmiać, że mam bioderka jak chłopczyk. Okej, ale był na przykład taki moment, kiedy wkroczyłaś do tego show biznesu, że czytając niektóre komentarze, myślałaś sobie, matko, dlaczego ludzie piszą w taki sposób? I teraz na przykład już do tego po prostu przywykłaś? Czy od samego początku miałaś do tego dystans? A nie, to do tego to nie przywykniesz nigdy, nie? Jak czytasz ciągle o tym, że jesteś brzydka, że jesteś brzydka, że jesteś stara, że jesteś brzydka, że jesteś gruba, że jesteś brzydka. Ktoś ci pisze, że się porobiłaś, a ty nic nie zrobiłaś na przykład tak jak ja ostatni raz tknęłam się medycyną estetyczną, a z półtora roku temu, jak na plan dwójki wchodziłam, to był maj zeszłego roku. Ale wiesz, i ciągle, i patrzenie w ogóle na ludzi przez pryzmat wyglądu i ta presja taka, która jest stworzona na nas, żebyśmy wyglądali idealnie. Tu niby body shaming, tu niby patrzymy na to, że o, tego nie można oceniać, tego nie można oceniać, a ludzie bezkarnie w internecie jadą po tobie po prostu jak po łysej kobyle. To jest słabe akurat. Mam to, aczkolwiek mogłoby się to skończyć i fajnie by było, jakby na przykład zaczęło być to karalne.